Sponsorem wiadomości jest restauracja Bistro pod Aniołami. Bistro pod Aniołami. Jeżeli w jedzeniu szukasz magii. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe menu stworzone przez wyjątkowych ludzi. Dzięki udanej interwencji policji, straży pożarnej udało się uratować nieprzytomnego od kilku dni 55-letniego mieszkańca Nysy. Sprawę zaginięcia mężczyzny zgłosiła jego koleżanka z pracy. Po urlopie mężczyzna nie stawił się do pracy. To wzbudziło niepokój jego znajomej. Wczoraj przed godziną 19 dyżurny z Nyskiej Komendy otrzymał zgłoszenie od kobiety, że jest zaniepokojona tym, że jej kolega, jak się okazało, z pracy nie odbiera telefonów. Jak oświadczyła kobieta, mężczyźnie temu nigdy się to nie zdarzało. W związku z czym dyżurny natychmiast na miejsce wysłał funkcjonariuszy, wysłał patrol. Wezwali straż pożarną i razem ze strażakami przez balkon mieszkania na pierwszym piętrze weszli do tego domu. Okazało się faktycznie, ich przypuszczenia potwierdziły się, mężczyzna ten nieprzytomny leżał na podłodze. Mężczyzna po akcji reanimacyjnej został przewieziony do szpitala. Policja apeluje o czujność. Przydałoby się tutaj podkreślić, jak ważna była rola koleżanki z pracy, która faktycznie zaniepokojona tym, że nie ma znajomego w pracy, powiadomiła policję i być może to ona była tą najważniejszą osobą, która też przyczyniła się do tego, że życie tego mężczyzny zostało, no, że uratowaliśmy życie po prostu. Nie zawsze takie historie kończą się szczęśliwie, a ta tylko potwierdza, że warto ufać swojej intuicji, bo w grę może wchodzić ludzkie życie.